kocioł kulturalny. Z tej strony Wiktor Fejkiel i to jest Kocioł Kulturalny. Dzisiaj w naszym studiu będziemy gościć gości specjalnych, czyli twórców Kliki Ceramika, czyli Martę Serafin, Agnieszkę Jasztal, Annę Dros, Filipa Pietucha i Barbarę Madej. Klika Ceramika, czyli kolektyw twórczy, przedsięwzięcie, które ma na celu właśnie stworzyć takie miejsce na mapie Krakowa, którego jeszcze nie ma, które po prostu będzie atrakcyjnym miejscem dla wszystkich miłośników ceramiki. No coś, co mnie naprawdę zaciekawiło, jeśli chodzi o was, to, że i jednocześnie jesteście sklepem, pracownią, warsztatownią, czymś bardzo takim zróżnicowanym, gdzie każda osoba zainteresowana ceramiką i nie tylko znajdzie coś dla siebie. No ale właściwie Klika Ceramika, czyli? Czyli wszystko ogólnie wokoło ceramiki. Czy tworząc to miejsce mieliście jakieś takie konkretne przykłady, na których się wzorowaliście, że gdzieś to już kiedyś ktoś zrobił i to się sprawdza i tylko po prostu w Krakowie tego nie ma? Ja wiem, że nie jestem w tym świecie jakoś bardzo wtajemniczony, ale właśnie ciężko mi sobie przypomnieć i w ogóle no, takiego miejsca naprawdę nie znam. Znaczy, takie miejsca myślę, że są w świecie, bo też inni ceramicy opowiadali o różnych galeriach, które łączą różne różnych twórców, ale na pewno jest to, że ja w Polsce się nie spotkałam z takim miejscem, które jakby stricte się opiera na ceramice. Są miejsca, które jakby promują ogólnie różny design czy rzemiosło i jest to raczej mieszana struktura. Ale stricte tak, żeby to było miejsce przeznaczone dla ceramiki, to ja osobiście w Polsce takiego miejsca nie widziałam, ale nie byłam wszędzie, więc jakby no, nie jestem w stanie powiedzieć, że to 100% informacja. Ale na pewno takiego miejsca w Krakowie nie ma i to mamy informację zwrotną też właśnie od innych twórców, więc jakby to na pewno jest miejsce wyjątkowe. Wspominałaś i podkreślałaś to, że jedną z właśnie takich waszych misji, ale domyślam się, że ich jest dużo więcej, o tym też porozmawiamy jeszcze, właśnie jest to, żeby też tak trochę promować i propagować tą ceramikę rzemieślniczą. Co w takim razie ten rzemieślniczyzm, jak to nazwać, oznacza? W sensie, czym się dla was różni ta ceramika rzemieślnicza od takiej zwykłej ceramiki i po co uważacie, że trzeba ją promować? Bo mam takie wrażenie, że coraz więcej takiej właśnie przestrzeni, nawet codziennej wielu ludzi, ona jest naprawdę popularna niż na przykład 50 lat temu. Chyba, że to jest też efekt waszych prac. Wszyscy ceramicy tworzą z tego samego materiału, z tego samego tworzywa, ale każdy naprawdę, pomimo że wzorujemy się albo inspirujemy się twórczością innych ceramików, każdy tworzy w swój wyjątkowy, niepowtarzalny sposób. Sam sposób wytwarzania ceramiki sprzyja jednak temu, żeby takie pracownie powstawały gdzieś na peryferiach miasta albo wręcz w takiej przestrzeni no, pozamiejskiej. Wobec tego powstanie miejsca, w którym, które stanie się jak gdyby takim oknem czy otwartą witryną do poszczególnych pracowni, wydawało nam się bardzo takim kuszącym pomysłem, żeby klient, który przychodzi do tego miejsca, mógł mieć wgląd w to, co wszyscy tworzą. Wszyscy z nas, którzy zechcą współtworzyć to miejsce. Natomiast dlaczego w tej chwili właśnie ceramika i czym ona jest szczególnym? No po pierwsze jest takim ciekawym urozmaiceniem w takim krajobrazie produktów, które powstają w sposób masowy. Więc ta twórczość rzemieślnicza to jest ten indywidualizm. To, że w tym produkcie zawarta jest wrażliwość i warsztat poszczególnych twórców. To w niej jest moim zdaniem tak szczególne. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem, kiedy przyjmowaliśmy dzieła naszych twórców, którzy się stawiają u nas, że tak powiem. I byłam pod ogromnym wrażeniem tak rozmaitej twórczości i każdy po prostu był inny i indywidualny. To było no, niesamowite. Poznać ich i od razu jakby mieć ich to, co tworzą przed oczami. Ale czy sam też proces twórczy się różni między wami tak drastycznie? Bardzo się różni, bo w zasadzie
każdy, chociaż właśnie wspólnym mianownikiem jest glina, to używa jej trochę inaczej. I jakby jest bardzo dużo różnych technik, dzięki którym jak gdyby powstaje finalne dzieło, nawet najprostsza jakaś ceramika użytkowa typu talerz czy kubeczek może zostać ulepiony w przeróżny sposób. Albo toczone na kole, albo wykonane z płatów, z wałeczków, wykonane przy użyciu formy, odlane z maslejnej, więc jak gdyby tych opcji jest bardzo dużo i w zasadzie każdy twórca używa tych narzędzi i technik, a czasami je łączy w bardzo przeróżny sposób, więc to też sprawia, że w zasadzie nie ma takich przedmiotów, które się powtarzają. Wszystkie są po prostu wyjątkowe i unikalne. W takich sytuacjach, jak właśnie poznajecie innych rzemieślników, właśnie ceramiki, to czy macie coś takiego, że staracie się też jakby trochę inspirować nawzajem jakby w samym takim procesie tego, jak to powstaje, że zaczynacie coś też kombinować, szukać, próbować nowych technik, czy raczej tą drogą, którą sobie założyliście na samym początku, podążacie cały czas? No ja myślę, że każdy się inspiruje w jakiś sposób, natomiast myślę, że to jest jak gdyby przesiane przez tą właśnie indywidualne podejście do samego materiału i przez naszą własną wrażliwość i upodobania, więc myślę, że ta inspiracja gdzieś zawsze się pojawia. Natomiast no, każdy z nas chce być zauważony jako indywidualna osobowość i w związku z tym szuka własnej drogi. Także to jest zawsze gdzieś pomiędzy. Ja jeszcze dodam, że właśnie zależy nam trochę w tym miejscu, żeby się udzielić tymi umiejętnościami, które posiadamy, bo tak jak Agnieszka wspomniała, każdy z nas wykorzysta to na swój własny sposób. No, a doprecyzowanie jakiejś umiejętności, jakiejś, nie wiem, techniki, no, przykładowo jest jeden z naszych wystawców, pan Piotr Sidor, mówił, że bardzo mu zależy, żeby pojechać do jakiejś twórcy, do Hiszpanii, żeby poznać jeden uchwyt, dosłownie uchwyt palców, który spowoduje, że przyspieszy mu wyciągnięcie rancika w wazonie, więc naprawdę to są czasem takie mikroskopijne ruchy, ale które są bardzo istotne, a zarazem będą użyte w indywidualny sposób we własnej twórczości. Więc też Klika ma być takim miejscem i też dlatego też stworzyliśmy ją przez fundację, żeby móc wspierać właśnie naukę i nie tylko dla osób, które pierwszy raz się spotkają z gliną, nie tylko dla osób, które już tam coś tworzą, ale już dla twórców, którzy jakby no, mają umiejętności, tworzą swoje własne dzieła, ale chcą rozwijać, chcą się spotkać właśnie z innymi twórcami, poznać ich technikę, żeby po prostu się właśnie zainspirować. Chciałbym poznać jakby sposób, w jaki w ogóle się poznaliście i doszliście do wniosku, żeby wszyscy razem tworzyć tą ceramikę. Dla mnie to jest super niesamowite, ale w zasadzie to ja siedzę tutaj w gronie osób, które są mi super bliskie, ale od bardzo niedawna, bo w zasadzie najdłużej znam się z Martą, która nas tutaj wszystkich jest taką postacią spajającą cały ten projekt. To z Martą znam się chyba 3 miesiące, a z całą resztą znacznie krócej. A zaczęło się dość ciekawie, bo trafiłam do Marty za poleceniem jej kolegi, który powiedział, że tutaj taka ceramiczka niedaleko ma piec. No i myślałam, że Marta już nigdy więcej nie będzie chciała nic wypalić, bo pierwszy wypał skończył się spektakularnym wybuchem umywalki i sprzątaniem pieca przez kilka godzin. Czyli wasza historia jest dość świeża wszystkich. Tak, ogólnie myślę, że znaczy część osób znam dłużej, ale część osób znam, tak jak właśnie Basia mówi, tu znamy się bardzo krótko. Może powiem tak, najdłużej znam Anię, czyli naszą babkę od kwiatów, z którą już się znamy dobre 2 lub 3 lata, więc można powiedzieć, że to już jest kawał czasu. Ania ze mną współtworzy moją markę inżyniersową, pomaga nam, szlifuje i wszystkie rzeczy robi, czyli też jest wprawionym ceramikiem, w sensie umie rzeczy ceramiczne robić, więc tutaj jest moją prawą ręką, razem z moją córką pomagają mi w tym tworzeniu. Później jest Agnieszka, która pewnego dnia zawitała do mnie do pracowni, żeby sobie wypalić rzeczy i no już tak została w tej pracowni, także też się znamy już rok i współtworzyłyśmy później pracę.
pracownię. Następnie poznałam Filipa. Znaczy nawet nie poznałam, co bardziej słyszałam o Filipie, bo Filip jest, znam go po prostu z innej jeszcze swojej działalności, bo ja jestem człowiek niestety ośmiornica. Poznałam, słyszałam o Filipie od rodziców Filipa, z którymi też współpracuję. No i pewnego dnia Filip się pokazał i, że tak powiem, się poznaliśmy i Filip jest też ceramikiem, ale też jest projektantem i zrobił nam całą aranżację i w ogóle dba o to, żeby produkty twórców były w odpowiedni sposób zaprezentowane. No i jest Basia, którą, tak jak powiedziała, spotkałyśmy się przy wypale, no i tak to już zostało. Ale cała inicjatywa w ogóle powstała bardzo niedawno, bo w marcu zaczęłyśmy, pierwsza była rozmowa na temat, w ogóle myśl była o otwarciu sklepu, po czym z różnych względów jakby odwiedzenia różnych lokali nie bardzo to nam, że tak powiem, gdzieś tam było sensowne. No i Agnieszka znalazła ogłoszenie miejsca, w którym teraz jesteśmy, czyli Starowiczna 55. Jak weszłyśmy, to tam się zakochałyśmy w tym miejscu. No i stwierdziliśmy, że jak coś tworzyć, to coś tworzyć z rozmachem, jak coś tworzyć, to tworzyć dla ludzi, a nie tylko dla siebie. I jakby bardzo nam siadło wszystkim taka potrzeba współpracy dla innych też, żeby to była korzyść wspólna, a nie korzyść jednostkowa. I wszyscy z tej, nie wiem, misji takiego zalążka się połączyliśmy i każdy wnosi niesamowitą część siebie w to. Każdy z nas ma pewne kompetencje, które uzupełniają się po to, żeby właśnie móc stworzyć tą inicjatywę. Czyli wasza piątka jest taką piątką założycielską tej Kiki Ceramiki. A czy w takim razie jesteście otwarci na nowych rzemieślników? Jeśli tak, to w ogóle w jaki sposób dajecie w klice tą przestrzeń im? Właściwie to mamy dwie już istniejące furtki takiego dołączenia do nas. Jedna, która się będzie otwierać teraz, to jest prowadzenie warsztatów, czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany taką formą dzielenia się wiedzy, to stworzyliśmy przestrzeń, która właściwie już jest gotowa, żeby przyjść i zebranej grupie chętnych osób przekazywać informacje, wiedzę, techniki. A drugą formą jest po prostu chyba dołączenie do osób, które się wystawiają u nas w części sklepowej. I to są na razie takie dwie... Tak, dwie furtki. Ja jeszcze tylko dodam, że też nam zależy na tym, żeby współpracować, żeby też organizować takie miejsca, czy też, nie wiem, eventy, spotkań ceramików, w których właśnie będziemy mogli się dzielić wiedzą. Też, żeby dla ceramików, tak jak już wspomniałam, służyć w postaci organizacji warsztatów już celowanych dla nich. A jeśli chodzi o te warsztaty, o których Filip mówił, to też nam zależy na tym, żeby też na przykład prezentować twórczość danej pracowni przez poprowadzenie u nas warsztatu, ale który ma też polegać na tym, że później, żeby zainteresowane osoby tą twórczością tej danej osoby, nie wiem, no jej osobowością, po prostu realizowały później swoje dalszą współpracę już w danej tej pracowni. Czyli jakby też nam zależy na tym, że jeśli pracownie już tworzą warsztaty, to żeby jakby przez to, że z nami będą współpracować, też poszerzyły grono zainteresowanych, a zarazem, żeby ten świat ceramiczny pokazał, że no różne rzeczy robimy w Krakowie. Ja chciałam jeszcze dodać, że w zasadzie ta nasza warsztatowa aktywność ma nie dotyczyć tylko samej kliki i Starowicznej 55, bo są takie pomysły, żeby rozpocząć jakąś działalność eventową poza miastem i na przykład spróbować wspólnie warsztatów raku gdzieś wyjazdowo albo zbudować piec ceramiczny gdzieś outdoorowo, więc jakby jest bardzo dużo pomysłów. Nie rezerwujemy sobie także prawa do tego, żeby mieć wyłączność na pomysły, które będą realizowane. Tak na razie wymyśliliśmy naszą działalność, natomiast każda inicjatywa chętnie będzie przez nas rozpatrzona i jeśli ktoś w ramach szeroko rozumianej ceramiki będzie miał jakąś propozycję, to zawsze chętnie będziemy taką rzecz rozważać i urozmaicać tą naszą i ofertę, i nasze możliwości. Bardzo wam dziękuję w takim razie za rozmowę. Byli ze mną założyciele Kiki Ceramika, Marta Serafin
Dziękuję. Agnieszka Jasztal. Bardzo dziękuję. Ania Drozd. Dziękuję. Filip Pietuch. Dzięki. I właśnie Madej. Do zobaczenia.